Słynny radziecki kosmodrom Bajkonur. Startuje stąd statek Sojuz 30, a w nim pierwszy polski kosmonauta. Gwiezdne miasteczko pod Moskwą. Tu wraz z rodzinami mieszkają i pracują kosmonauci Związku Radzieckiego i krajów socjalistycznych. Pierwszym Polakiem, który spojrzy na Ziemię z orbity kosmicznej, jest major dyplomowany pilot Mirosław Hermaszewski. Ma 37 lat. Jak wszyscy wybrani do tej trudnej misji, przeszedł forsowny i trudny trening. Pan tam był. Czy Ziemia rzeczywiście jest kulą zawieszoną w kosmosie? Jest płaska. Tak jak oczekują. Nie spodziewałem się co prawda tego pytania, ale zapewniam pana, że jest płaska. Generał Mirosław Hermaszewski, jak dotąd pierwszy i ostatni Polak, który odbył lot orbitalny. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dzięki. Dzięki, kłaniam się. Thank you.